Chrystus jest naszą światłością, która oświetla mroki naszego życia. Drodzy bracia i siostry, przeżywamy dzisiaj uroczystość objawienia Pańskiego, potocznie nazywano jako Święto Trzech Króli. Liturgia Słowa mówi nam dzisiaj w pierwszym czytaniu o mroku ukrywającym ludy, ale też światłości jaśniejącej nad Jeruzalem. Nasz świat jest zanieczyszczony światłem, dosłownie i w przenośni. Światła wielkich miast uniemożliwiają nam obserwowanie gwiazd, ale też mamy takie różne światełka nasze, które nam utrudniają patrzenie w niebo. Tymi światełkami mogą być media społecznościowe, jakieś filmy, muzyka, jakieś różne hobby, których w naszych czasach mamy obfitość. One gdzieś nas odrywają od dostrzeżenia tego, co w górze, tego prawdziwego światła, którym jest Chrystus. Zachęcam i warto sporządzić sobie takie dni, w których odłączamy się od tego sztucznego światła, aby wejść w to doświadczenie mroku swojego, mroku istnienia, dostrzeżenia kruchości własnego życia, po to, aby w tym mroku dostrzec światło Chrystusa, które objawiło się w Betlejem mędrcom. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, jak skrajne uczucia towarzyszyły objawieniu się Mesjasza. Najpierw Herod i cała Jerozolima na wieś o narodzeniu się króla żydowskiego byli przerażeni, ale za to mędrcy, kiedy już doszli do Betlejem i zobaczyli dzieciątko Jezus razem z Maryją, uradowali się na tę wiadomość, na ten widok. Nie dziwmy się, kiedy nasze życie prześwieci już światłość Chrystusa, kiedy tą światłością Chrystusa będziemy promieniować na otoczenie, będziemy doświadczać różnych postaw od ludzi. Jedni będą nas chwalić i dziękować za to, a inni będą nas prześladować, być może jakąś złość żywić. No to jest normalne, tego nie trzeba się dziwić. Często jakieś oznaki nienawiści wobec wyznawania wiary prawdziwej są oznaką prawdziwości naszej wiary. Dlatego cieszmy się i radujmy, że Chrystus objawił się dzisiaj całemu światu. Amen.